dzisiaj pokażę, jak w gimpie usunąć kolor i zostawić tylko jeden charakterystyczny kolor, a reszta będzie jako tło. Do tego celu wybrałam takie zdjęcie, które wykonałam kiedyś w Polsce na łąkach. To jest zdjęcie maków. Tutaj sobie wezmę procent 25, żeby było łatwiej to obrabiać. Daję sobie kanał alfa. Na wszelki wypadek zduplikuję sobie warstwę. Tę wyłączę, będę pracować na tej pierwszej. I teraz wchodzę w kolory, wchodzę w barwę i nasycenie i pozbywam się kolorów, które są dla mnie nieodpowiednie. Chciałabym zostawić tylko te czerwone maki. Wchodzę teraz w kolory i wybieram kolor żółty, nasycenie minus 100. Kolor zielony, nasycenie minus 100. Kolor niebieski, nasycenie minus 100. Kolor granatowy, nasycenie minus 100. Kolor różowy, również nasycenie minus 100. I zauważamy, że teraz mam to, o co mi chodziło. Czyli będzie zaakceptowanie. OK. Został mi tylko kolor czerwony i desaturowane szare kolory. Teraz, ponieważ tu, w tym miejscu zostały czerwone plamy, które mi nie odpowiadają, więc będę się chciała ich pozbyć. Do usunięcia tych obszarów, które są zbędne, czyli tych czerwonych plam, użyję narzędzia lasso. Wybieram sobie narzędzie lasso, zaznaczam sobie ten obszar. Tak, jak mam ten obszar zaznaczony, to przechodzę na kolory i analogicznie barwa i nasycenie, a ponieważ to już wszystko było zdesaturowane, to został mi tylko kolor czerwony. W związku z tym zaznaczam kolor czerwony i teraz obróbka będzie dotyczyła tego obszaru, czyli z tego obszaru usuwam kolor czerwony. Robię to analogicznie jak do poprzedniego zdjęcia, nasycenie koloru czerwonego minus 100. To, o. I teraz widać, że nam się to wszystko bardzo ładnie usunęło, został tylko desaturowany kolor. Jeszcze tu w tym obszarze widać jakieś elementy czerwone, w związku z tym zaznaczę sobie ten obszar jeszcze na wszelki wypadek. Tak. I kolory, barwa i nasycenie, kolor czerwony, nasycenie, brak. OK. Teraz zaznaczanie brak i widzimy, że wyszło nam to, o co chodzi, czyli mamy efekt ciemnego tła, desaturowanego i dwa maki, które są czerwone. Teraz możemy w takim układzie zapisać ten projekt. Robimy to przez wyeksportuj jako. Nadajemy tutaj swoją nazwę, na przykład maki. Wyeksportuj. I dzięki temu już nasze nowe zdjęcie mamy zapisane. Teraz to nasze zapisane zdjęcie przeciągniemy sobie do GIMP-a. Tak, to już jest to zapisane. Wyłączę to, które było poprzednio. I możemy je dalej obrabiać. Możemy na przykład z kolorów wybrać cień i podświetlenie i zobaczyć, jak będzie wyglądało to zdjęcie, jeżeli na przykład dodamy trochę cienia i na przykład podświetlimy. O, też wychodzą całkiem ciekawe efekty. Jeżeli nam to nie pasuje, to możemy dać anuluj i wracamy do poprzedniego układu. Teraz możemy kolory, ekspozycja. W ekspozycji mamy możliwość manewrowania poziomem czerni. Widać, że to zdjęcie jest takie troszeczkę szarawe. Jeżeli byśmy dodali troszeczkę czarnego koloru, to bardzo ładnie zaczynają nam
się uwypuklać te wszystkie drobne elementy, które są, czyli podświetlenia. I myślę, że to jest bardzo fajny efekt i ja bym to zostawiła. Czyli dajemy OK i również możemy sobie wyeksportować to zdjęcie, jeżeli nam się podoba. Na podobnej zasadzie jak to poprzednie. Możemy również eksperymentować na tym zdjęciu i na przykład spróbować zmienić kolory z czerwonego na inny. Do tego celu można użyć narzędzia kolory, barwa i chromizacja. Jeżeli sobie tutaj pomanewruję barwą, to mogę zobaczyć, jak mi się zmieniają kolory właśnie tego maku. O, proszę, teraz jest różowy. Gdybym przeciągnęła dalej, może być fioletowy, może być niebieski, może być praktycznie błękitny. Także mamy całą gamę barw, które możemy sobie tutaj ustalać. Nawet możemy zrobić kolor zielony. Jeżeli nam pasuje taka opcja do naszej grafiki, to możemy sobie po prostu dowolnie te kolory zmieniać. A na przykład powiedzmy, że taki niebieski, tak? I teraz jeżeli użyjemy chromizacji, to w tym momencie też te kolory się troszeczkę zmieniają, jakby robią się bledsze. Nie musimy oczywiście tego narzędzia używać, jeżeli nam nie pasuje. Jeżeli przeciągniemy w drugą stronę, to proszę zobaczyć. O, robi nam się po prostu taki efekt zupełnie nietypowy. Tło nam się chromizuje. Ale wrócimy do tego koloru, który był poprzednio. To sobie ustawimy tak, jak było, na 0. O. I całkiem fajne na barwa wychodzi. OK. Też możemy sobie to zapisać. Możemy pójść dalej w obróbce tego zdjęcia i na przykład możemy wybrać filtr. Spośród filtrów wytłoczenie. Zaakceptować to. OK. Teraz, ponieważ ta warstwa, tę warstwę, która będzie mi potrzebna do zrobienia jeszcze jednego obrazu. I teraz tak, ponieważ ona była przeciągnięta z folderu, który mam tam na dysku, to dodaję kanał alfa. Ten, który był wytłoczony, będzie na wierzchu. I jeżeli wejdę w tryby, to w trybach, jeżeli sobie wybiorę na przykład tryb żywe światło, to otrzymam taki efekt ciekawy. Jeżeli nam to pasuje i chcemy na przykład mieć zapisany ten obraz, to możemy go w tradycyjny sposób wyeksportuj jako i nadać swoją nazwę. Natomiast jeżeli byśmy chcieli na przykład jeszcze sprawdzić, czy w jakiejś innej opcji nie będzie to wyglądało lepiej, to na przykład możemy wybrać, powiedzmy tam, twardą mieszankę. O, i też to wygląda dosyć ciekawie. Możemy jeszcze sprawdzić, jak będzie to wyglądało w innych trybach. I na przykład, gdybyśmy dali odejmowanie, o, to widać, że daje taki efekt trójwymiarowości, ale jednocześnie bardzo ciemne, ale możemy tutaj manewrować kryciem i w tym momencie proszę, jeżeli sobie krycie ustawię na 30%, to wtedy te maki są bardziej widoczne, są na ciemnym tle. Mogę też wybrać jeszcze inny tryb, na przykład tryb różnicy i przy różnicy to już zupełnie inaczej wygląda. Zmienia nam się kolorystyka. Mogę wybrać również inny tryb, na przykład dzielenia. I przy dzieleniu też wygląda to dosyć ciekawie. Jest taki fajny efekt, jakby to było trójwymiarowe i podświetlenie bardzo fajne. Także tu mamy ogromne możliwości w pracy i zapisujemy sobie te opcje, które nam najbardziej odpowiadają. Te, które uważamy, że możemy wykorzystać, a jeżeli
chcemy potem dalej to obrabiać, no to oczywiście też możemy z tym różne eksperymenty robić. Wszystko zależy od tego, do czego chcemy tego użyć, czy to ma być jakiś obraz, czy to ma być do jakiegoś folderu, który chcemy gdzieś zamieścić. Także tutaj jest dowolność, że tak powiem, i oczywiście no, musimy mieć wizję tego, co chcemy osiągnąć, a jeżeli coś nam się podoba, to zapisujemy to przez wyeksportuj jako, wtedy mamy jako nowy obraz. Wyeksportuję go jako maki z hasłem piksele wody. Możemy pokusić się też, żeby na przykład ten obraz zastosować do niego jakieś filtry. I powiedzmy, że ja tutaj wybiorę filtry zniekształcenia i z tych filtrów zniekształceń wybiorę mozaikę. O! I proszę, jaki fajny efekt wyszedł. Wygląda zupełnie tak, jakby to było na płótnie robione. Także takie efekty można tworzyć do różnych aplikacji i można je wszechstronnie wykorzystywać. A teraz spróbuję zastosować jeszcze inny filtr ze zniekształceń, na przykład wiatr. O, i też widać, że bardzo fajne efekty tutaj wychodzą. Możemy sobie siłę wiatru tutaj ustalać, tak? Jeżeli chcemy, żeby było bardziej wyeksponowane, to możemy tę siłę zwiększyć i też daje to bardzo fajne efekty. Można sobie kierunek wiatru zmieniać, tak? W lewo, w prawo, góra. Także tutaj też daje to narzędzie ogromne możliwości. Oczywiście zdecydowanie lepiej wygląda w prawo bądź w lewo, bo jest zgodne z naszym rysunkiem. Natomiast no, możemy sobie tutaj jeszcze styl wiatru zmieniać jako podmuch, tak? I wtedy też zupełnie inna kategoria jest. Także jeżeli nam się któryś z tych projektów podoba, to możemy go w każdej chwili sobie zapisać przez wyeksportuj jako i mamy wtedy po prostu kolejną jakby pracę, która jest wykonana. Mnie się najbardziej podobał ten obraz z siłą 39, z kierunkiem w prawo i taki sobie pewnie zapiszę. A teraz możemy zobaczyć, jak nasza oryginalna fotografia zmieniła zupełnie charakter przy zastosowaniu różnych filtrów, barwy i nasycenia, poziomu czerni, zmiany kolorów, chromizacji, wytłoczenia, trybu, światła żywego, twardej mieszanki, odejmowania, różnicy, dzielenia, wiatru i mozaiki. Zapraszam do kolejnego odcinka z wykorzystaniem kalejdoskopu.